Zanim ruszymy z wędrówką historyczną, a ja wpadnę choć trochę w większą elokwencję, to kliknij w link w opisie i zostań moim patronem. A my cóż, zaczynamy. Pierwotny zamek w Kurniku powstał prawdopodobnie w wieku XIV i z założenia miał pełnić funkcję obronną. Dopiero późniejsze zmiany konstrukcyjne dokonane przez Stanisława Górkę zamieniały jego charakter z obronnej warowni w magnacki pałac. Miejsce dawnych budynków wojskowych zajęła trzykondygnacyjna siedziba, w której przy ziemiu znajdowały się pomieszczenia gospodarcze, na pierwszym piętrze pokoje mieszkalne o reprezentacyjnym charakterze, na piętrze drugim zaś komnaty gościnne dla dworzan i właścicieli zamku. Gotycka wieża przeznaczona została na skarbiec i arsenał. Dumny właściciel ukończył prace budowlane w roku 1574, i niedługo potem w murach zamku w Kurniku, zamiast szczęku broni i okrzyków żołnierzy, rozbrzmiała muzyka i śmiechy rozproszonych gości. W pokojach gościnnych pojawiali się co rusz zamienici goście. Jednym z nich był Henryk Walezy i jego świta, udający się do Krakowa na swoją koronację. Impreza, która na jego cześć urządził Górka, przeszła do legend. Relacje z tego wydarzenia znaleźć można w zamkowych rejestrach. Było ci tam niezmiernie mnóstwo potraw, wszelkiego rodzaju, obfitość wina i napojów. Otworem stały pełne spichlerze i piwnice, a każdym dniem i nocą brał z nich co i ile się podobało. Król sam gościł na zamku. Otrzymał w darze śliczne rasowe konie, futra z bardzo cennych lisów, moskiewskich i inne rzeczy. Strzelano z dział gęsto i dawano inne różne widowiska. Po tym okresie wszystko szło ku dobremu, aż jak się pewnie domyślacie, nastąpił mroczny okres historii Polski, który przehamował rozwój nie tylko zamku w Kurniku, ale całego kraju. Niezaproszeni przez nikogo Szwedzi rozpanoszyli się po Polsce, a zamek w Kurniku zajęły wojska elektora brandenburskiego, który był ich sojusznikiem. Splądrowany i niszczający zabytek długo czekał na swoich nowych właścicieli. W końcu jednak zabytek trafił w ręce rodziny Działyńskich, która przywróciła mu dawną świetność. Szczególną rolę odegrała przy tym Teofilia z Działyńskich, słynna biała dama z zamku w Kurniku. Okazało się, że Teofila posiadała niemały talent organizacyjny i już po niedługim czasie podniosła z ruin nie tylko sam zamek, ale także cały okoliczny majątek. Do zarządów Teofili z Działyńskich została przebudowana zewnętrzna szata gmachu, a teren otaczający zamek przeszedł metamorfozę, która zmieniła go nie do poznania. O nowej aranżacji przeczytać możemy w zamkowych kronikach. Ogród był napełniony ptaszarniami oraz wodotryskami rozmaitego kształtu. Tutaj sączyła się woda z płaszczy lwa opierającego łapy przednie na herbach familii Działyńskich. Na innym zaś miejscu tryskały strumienie z głowy wieloryba, indziej jeszcze z płaszczy krokodyla. Na kanale zamek oblegającym pływały śnieżne łabędzie.
obszernym zamkowym dziedzińcu przechadzały się żurawie, pawie i bażanty. Dwie ogromne, dotąd w ogrodzie istniejące cieplarnie zawierały najrzadsze rośliny zagraniczne. Kolejne przebudowy zamku w Kurniku podjął się w XIX wieku następny jego właściciel Tytus Działeński, który jako zapalony kolekcjoner starodruków postanowił przekształcić kilka pomieszczeń zamku w pokaźnych rozmiarów bibliotekę. W zamku mieści się także Biblioteka Kurnicka, założona w 1828 roku. Jest ona jedną z pięciu największych tego typu placówek w Polsce, a jej zbiory obejmują około 400 tysięcy woluminów, w tym ponad 30 tysięcy starych druków i 14 tysięcy rękopisów. Tytus Działeński do przebudowy zamku w Kurniku najął architektów włoskich, jednak efekt ich prac go nie zachwycił. Zatrudnił więc znanego w całej Europie niemieckiego architekta i urbanistę Karola Fryderyka Schinkela, który doprowadził zamek do formy, jaką dzisiaj mamy okazję oglądać. W bryłę zamku wkomponowano logię, wieżyczki, wykusze. Jednak dominującą kompozycyjną stała się wysoka ceglana wieża z blankami i smukłą wieżyczką, co nadało budynkowi zadziornego charakteru i przypominało o jego dawnym obronnym przeznaczeniu. Na pierwszym piętrze zamku, po stronie południowej, połączono dwie przyległe do siebie komnaty, tworząc jedną dwupiętrową salę udekorowaną w stylu mauretańskim. Zamek został otoczony średniowieczną fosą wypełnioną wodą, natomiast wejście do zamku przeprowadzono przez neogotycki most. Zmiany zostały przeprowadzone także w pozostałych wnętrzach. Zostały wykonane nowe odrzwia, intrejsowane posadzki, dodano sklepienia gotyckie, a także sztukaterie na ścianach i sufitach. Całość zmian dokonana przez Karola Fryderyka Schinkela, pracującego pod okiem Tytusa Działeńskiego, przeszło najśmielsze oczekiwania i zamek w Kurniku stał się jednym z piękniejszych tego typu obiektów w tej części kraju. W muzeum w Kurniku znajdują się trzy kopie husarskie o długości około 4,6 do 4,8 metra. Ich masa wynosi niewiele ponad 2 kg. Właśnie dlatego kopia husarska, która miała odpowiednie parametry za sprawą rewolucyjnej wręcz budowy, osiągnęła to, czego nie potrafiła osiągnąć średniowieczna kopia rycerska. Była znacznie dłuższa, a poprzez wydrążenie w środku znacznie lżejsza. Nagromadzone skarby są niesamowite i jak ktoś lubi starocie, a do takich osób ja należę, to na pewno będzie zachwycony. Zbroje, broń, meble, obrazy, wszystko jak z obrazka i marzeń poszukiwacza skarbu. Natomiast ci, którym znudzi się oglądanie antyków, chociaż wydaje mi się, że to nie może się nudzić, mogą wyjść i pospacerować po pięknym arboretum, czyli potężnego parku, który otacza zamek. Oaza zieleni została założona przez Tytusa Działeńskiego w pierwszej połowie XIX wieku. Tam na powierzchni 50 hektarów zdecydowano się posadzić drzewa i krzewy, często egzotyczne, które dzisiaj możemy podziwiać w całej okazałości, a uwierzcie mi, do podziwiania jest sporo. Park szczyci się niemałą kolekcją kilkusetletnich drzew rodzimych, między innymi lip, buków, dębów oraz zadomowionych drzew egzotycznych, magnolii drzewiastych, jodeł greckich, czy cypryśników błotnych. Oprócz tego możemy spotkać drzewa owocowe, takie jak wiśnie, jabłonie, brzozy, jodły koreańskie, żywotnik zachodni, a także kolkwicje chińskie i wiele, wiele innych roślin. Podejrzewam, że jakby człowiek lepiej poszukał, to pewnie w tych gęstwinach spotkałby jakiegoś tolkienowskiego enta. Jednym słowem, raj dla ludzi kochających przyrodę, a i dla niedzielnych spacerowiczów miejsce jak najbardziej godne polecenia. A legenda? Bo przecież biała dama opanowuje zamek. Otóż tak. Dawno, dawno temu, w
Przy jeziorze Kurnickim stał stary, podniszczony zamek myśliwski, należący do dawnych właścicieli tych ziem, Górków. Ludzie siedzący w karczmach opowiadali sobie historię o skarbach rodowych, ukrytych w przepastnych lochach tej widocznie z daleka ruiny. Jednak nikt nie odważył się nigdy przeszukać starych murów. Wszystko przez klątwę nałożoną na kosztowności, która miała spaść na tego, kto się do nich zbliży. Co prawda w zamierzchłych czasach znalazło się kilku śmiałków i nieznających strachu poszukiwaczy. Jednak po tym, jak ginęli bez wieści lub znajdywano ich przerażonych w leśnych gęstwinach, nikt więcej na skarb się nie poważył. Pozostawało jedyne snucie opowieści, że może ktoś kiedyś przegoni upiory stojące na straży skarbca w zamku Kurnik. Skoro nie można siłą wydrzeć skarbów, to może zdjąć tę klątwę, pomyślał pewnego razu proboszcz pobliskiej parafii. Wszak w starych księgach jest zapisane, że klątwa może być zdjęta, jak na miejsce, które jest obłożona, uda się procesja i tam mszę odprawi. Zebrał więc rezolutny pleban swoją trzutkę, a ta niechętnie, jednak skuszona nieprzebranymi skarbami czekającymi na nowych właścicieli, ruszyła za nim. Procesja w końcu dotarła na miejsce i już mieli odprawić mszę, gdy nagle okazało się, że proboszcz zapomniał stuły. Na to tylko czekały siły nieczyste i z całą swą diabelską mocą przepędziły zebranych kmiotów. Do jednego rzuciły na mury zamkowe. Do jakiejś babie wczepiły w niewidzialne szpony we włosy i zaciągnęły do lasu. Kogoś innego podniosły nad ziemię i cisnęły nim do jeziora. Reszta zaś, nie czekając na rozwój wypadków, czym prędzej czmychnęło do domów, a pleban po takiej porażce długo nie mógł się otrząsnąć. Co to, to nie? Tak być nie może. Co by diabły górę nad świętością wzięły? Trzeba jeszcze raz spróbować. Tym razem jednak przed wyprawą sam wszystko jeszcze raz posprawdzam i pewność mieć będę, że wszystko już spakowane. Jak postanowił, tak uczynił. Co prawda liczba uczestników procesji skurczyła się znacznie, bo odważnych po pierwszej wyprawie było jak mniej, ale znalazło się jeszcze kilka owieczek, które walczyć z siłami nieczystymi chciałyby. Tym razem w ekwipunku kapłana zabrakło kropielnicy i znowu procesja, zamiast odprawiać mszę, musiała ratować się ucieczką. Kilka miesięcy później nastąpiła ostatnia, jak się później okazało, próba, którą tym razem wykonała procesja składająca się zaledwie z proboszcza, wikarego i organisty. Jednak i tym razem w ekwipunku zabrakło niezbędnego oręża do walki ze złem, kropidła. Moc diabelska nie została zniszczona, skarby głęboko zapadły się pod ziemię, a miejsce to otaczać zaczęła się jeszcze gorsza sława. Pewnego razu Kurnikiem wstrząsnęła wielka tragedia. Pożar, który wybuchł w mieście, strawił praktycznie wszystkie budynki. Ludzie potracili dobytek całego życia i znikąd nie było widać ratunku. Umrzemy teraz. Zima się zbliża wielkimi krokami, a my dachu nad głową nie mamy. Śmierć zbierze wielkie żniwo. Jedyna nadzieja w naszej pani, może ona coś poradzi. Teofila z Działyńskich, pani okolicznych ziem, słyszała te nawoływania o pomoc, gdy przechadzała się po zniszczonym mieście. A że była niezmiernie wykształconą osobą i nie wierzyła w zabobony, a jedynie w racjonalne myślenie, to wezwała przed swoje oblicze doradców i nakazała im, by rozebrali ruiny przy jeziorze, a pozyskane cegły przekazali nieodpłatnie mieszkańcom. Ale pani, klątwa, mówili zatroskani doradcy, przecież upiory nie dadzą się tak łatwo rozpędzić. Jednak pani nie usłuchała i już niedługo wynajęte ekipy stanęły z duszą na ramieniu przed zaniedbanym zamczyskiem. Prace szły o dziwo sprawnie. Co prawda skarbca pełnego nieprzebranych skarbów nie odnaleziono, ale dzięki uzyskanemu budulcowi odnowiono zniszczone miasto, jednak upiorów jak nie było widać, tak nie było. Wszystko wskazywało na to, że moc klątwy wyczerpała się z czasem. Jednak jak się później okazało, nie było to prawdą. Okrutny los spotkał nieostrożną hrabinę, która zniszczyła siedzibę demonów. Została skazana na wieczne potępienie za zakłócenie ich spokoju i rozebranie ich siedziby.
Podobno spokój jej duszy może zapewnić jedynie odnalezienie skarbca poprzednich właścicieli. Ale co z tego? Ludzie gadają. Zapadł się on do samego piekła. W okazałej sali jadalnej, herbowej, w zamku w Kurniku wisi majestatyczny, całopostaciowy portret kobiety, nie pierwszej już młodości. Ubrana we wspaniałą białą suknię rozpiętą na wielkiej rogówce, z wachlarzem w lewej ręce, obdarza widza świdrującym i dalekim od życzliwości spojrzeniem. Jest to pani tutejszego zamku, dawniej należącego do Górków, Czarnkowskich i Grudzińskich, Teofila z Działyńskich, Primo Woto Szołdrska, Sekundo Woto Potulicka, 1714-1790. Jej ojciec, Zygmunt, zakupił w 1676 roku spustoszony przez Szwedów zamek kurnicki, który w posiadaniu tego rodu pozostawał z krótką przerwą aż do roku 1880. Jak wieść niesie, tuż przed północą pani Teofila schodzi z portretu i aż do świtu przechadza się po salach i po parku. Wypada tu dodać, iż jej zjawa jest najbardziej znanym duchem w Polsce. W tradycji rodzinnej Działyńskich zachowało się wiele opowieści o białej damie, z których najciekawszą ogłosił w XIX wieku burgrabia zamkowy Józef Richter. Oto jego relacja. Gdy tylko zapadną ciemności, które z czasem rozprasza księżycowa poświata, co pewien czas w sali herbowej parteru rozgrywa się ten sam spektakl. Oto, gdy powoli zbliża się północ, a więc nadchodzi pora zjaw, duchów i upiorów, nagle w narożu tej sali usłyszeć można nieziemskie skrzypienie. To z ram wielkiego portretu wychodzi niewiasta w półwłóczystej, białej krynolinie, z białą peruką na głowie, bezszelestnie przechadzając się do sąsiedniej czarnej sali, części dawnej sieni zamkowej. Cichutęko otwierają się przeszklone drzwi prowadzące na taras zamkowy. Postać w bieli spogląda na ciemniejący tuż za fosą zamkową rozległy park kurnicki, a gdy wybije północ z ciemności nocy, wyłania się kolejna zjawa. Rycerz siedzący na czarnym jak smoła rumaku. Biała dama tajemnym przejściem opuszcza zamek i podąża do tajemniczego jeźdźca, by wraz z nim rozpocząć cichą i długą wędrówkę po tonącym w mroku alejkach parkowych. Wraz z pierwszym pianiem koguta nieziemska zjawa niewiasty w bieli opuszcza swego rycerza i szybko podąża ku komnatom zamkowym i nim dotrą pierwsze promienie wschodzącego słońca i jej niematerialna postać rozpływa się niczym mgła. Wkrótce ponownie spogląda z ram wielkiego obrazu w sali herbowej. Pojawiają się i nowsze przekazy, może nie tak romantyczne w treści. Otóż Kazimierz Małecki, były pracownik mieszczącej się w zamku placówki Polskiej Akademii Nauk, utrzymywał, iż o widmie pani Teofili usłyszał po raz pierwszy od swego ojca, niegdyś służącego Zamojskich, panów Kurnika, po bezpotomnej śmierci Jana Działyńskiego. Ponieważ niejednokrotnie miał tu do czynienia ze zjawiskami nadprzyrodzonymi, jak na przykład odgłosy jakichś kroków, rodzaj niewytłumaczalnego lęku, który nie pozwolił mu, mimo wielokrotnych zamiarów na konfrontację z widmem, nie wątpił, że opowieści o kurnickiej białej damie nie są tworem wyobraźni. Powtarzali je również i wcześniejsi zarządcy zamku, Frąckowiak i wspomniany Richter, urzędujący tu w XIX wieku. Podobno w czasach ich młodości nikt nie odważyłby się pozostać po zapadnięciu mroku sam na sam z portretem. Zawsze bowiem dochodziły z sali herbowej dziwne trzaski i odgłosy tajemniczych kroków, a kiedy ewentualny śmiałek chciał spędzić tam noc, zawsze jakaś nieznana siła odwodziła go od tego zamiaru. Pani Teofila porusza się cicho, bez szelestu, bez gestów, rozpaczy i lamentów. Nie pokutuje, lecz raczej dogląda swych włości jako dobra i skrzętna gospodyni. Za życia niezwykle wykształcona. Całymi kuframi sprowadzała księgi z Paryża.
Miała nawet własną pracownię chemiczną, gdzie wykonywała doświadczenia. Dwa razy wychodziła za mąż, za Stefana Szołderskiego i za Aleksandra Hilarego Potulickiego, ale niezbyt szczęśliwie. Po rozwodzie z drugim małżonkiem osiadła w zamku kurnickim, który przebudowała i upiększyła. A skromny dotąd ogród zmieniła w niezwykły park francuski, zaliczany do najokazalszych w Wielkopolsce. Nie lubiąca sprzeciwu, nie unikała podobno męskiego towarzystwa, a jej wybrańcami mieli być duchowni, miejscowy proboszcz czy pastor luterański z Mnina. Chociaż brak na to dowodów. Jak wielu arystokratów, tej doby pani Teofila nie była zbyt pobożna, zaniedbywała religijne praktyki, zatem możliwe, że wiodła spory z miejscowym proboszczem. Ale wciąż nie wiemy, kim jest ów tajemniczy, równie widmowy jeździec, towarzyszący jej w nocnych przechadzkach. A na dziś z mojej strony to wszystko. Pragnę przypomnieć o moim serwisie Patronite, w którym wykupując dowolny próg wspierasz moją twórczość. A ja w drobnej podzięce urozmaicę Tobie dzień różnymi bonusami. Link umieszczony w opisie. Kłaniam się bardzo serdecznie. Widzimy się w kolejnych podróżach. Do usłyszenia. Cześć.